Witajcie w piekielnej kuchni. Wiem, że macie takie czarne pasy po bokach i widzicie kursor, ale właśnie miałam wybór albo nagrywać z kursorem i z pasami po bokach, albo w trybie pełnoekranowym bez kursora. No i jak widzicie, wybrałam tę pierwszą opcję. Dobra. Jeżeli cokolwiek w tej chwili spożywacie, to natychmiast to odłóżcie. Dobra, chcę tylko zobaczyć, czy dźwięk mam dobrze ustawiony, tak? I języki, o, weźmiemy sobie czeski, tak, dla jej. Ja w ogóle nic nie umiem po czesku mówić, ale okej. Okay. Zmienić profil, o, to wiem, o co chodzi. Kucharska kniska. Dobra, zmienimy profil, bo już gram w tę grę, jak widzicie. Więc tak, na nowy. I nazwa. Nazwa musi być taka, ażeby przyciągała uwagę potencjalnych klientów. Czyli na przykład... Dobra, nie będę się wygłupiać, ja już mam nazwę. Ojej. Ej, to się nie zmieści. Szkoda. No trudno, będzie piekielnik sam. I chyba tu trusit, to jest chyba wróć, no to wytworit. Trzeba wytworzyć. Wytworzymy piekielnik dzisiaj. Czekajcie. Okej. I co teraz? Hrad? Graj? Tak, kariera. Jestem szef kuchar Gordon Ramsay, a to jest kicz. Swo karieru atakę tuto restauracji si budeje z tym, że namne de las dojem. Masakra. Zjecie mnie za to. Tady jej us od zacatku. W ochni bitwy inne zacni. Dobra, ja tego nie czytam. Kontrolu, dobrze. Będziemy kontrolu. Ja schopna. Dobrze. Mamy den piersy. No to lecimy z tym piersym. Tak, tu mamy przepisy, możemy sobie zobaczyć. Na pewno wszystko z tego zrozumiecie. Wystarczy wkleić do translatora i wszystko będzie okej. Okay. Na pewno. Dobra, lecimy. Tak, jestem gotowa. Aha, dobrze. Musimy przywitać gości, tak. Widzicie, ja będę tłumaczem waszym. No. Szybko się zdecydujcie na coś. No, nareszcie. Co tak długo? Tak. Musimy tutaj składniki przygotować. A później wrzucić na garnek. A raczej do garnka. I poczekać, aż tu będzie 5 sekund. Dobra, już. Musimy robić to równocześnie, mniej więcej. Ojej, chyba za wcześnie wyciągnąć chciałam. Okej. No, i teraz musimy poczekać. Niestety. I wziąć tacę. O, kelner oczywiście wie, gdzie ma zanosić, więc spoko. Tutaj mamy łatwiej. Gdy zakaz ci dojedi, wyber jej stół, aby smochl uklidit nadobi. Okej. Okay. Czyli trzeba funik posprzątać. Tak w skrócie. Ojeju. Gratuluję. Wyborny. No dzięki, dzięki. Den drugi. Zapiekanka. Dobrze, robimy zapiekankę. Dobrze, niech się otwierają.
Tak, trzeba przywitać gości, oni wiedzą, gdzie mają iść. My możemy iść do kuchni i przygotować te składniki. Zanim oni się zdecydują, co wezmą do jedzenia, to minie ćwierć wieków. No, już karteczka leci, więc robimy. Ojej, trzeba w tym samym momencie robić. My mamy dwa garnki, nie mamy patelni. To jest w sumie taka gierka bardziej zręcznościowa niż taka jak są takie online, no nie? Wiecie, o co mi chodzi. No, szybko daj im jeść, niech szybko zjedzą. No. Raz, dwa. Już nie mówię. A, dobra, bo tu goście czekają, a ja ich nie powitałam. Jaka jestem okropna. Wylecę już pierwszego dnia. Ja wam to mówię. No, kurde. Tak, później do nich. Tak? Tu karteczka poleciała. No dobra, czekajcie. Coś nie halo? Nie, okej. Dobra. Tu składniki już możemy przygotować. Chociaż nie wiem, czy będą jeszcze coś, chyba nie. 3, 2, 1. Jest jeden garnuszek i drugi. Neni to spatne, coś tam. Proszę. Zanieś naszym gościom jedzenie. No. Już? O rany, oni na pewno tego nie zjedli, schowali pod stołem. Na pewno, ja wam to mówię. Sam na tebe wielce pysny. Jesteś pysny? Dzień trzeci. Ale on mnie okłamuje, to na pewno ja ich otruwam. Tak, tak, witamy w Hell's Kitchen. Proszę siadać, nic nie gadać. No. Ja tu sobie przygotuję składniki. Jak zwykle. No, dziękuję. Ja już tu lecę do kuchni. Karteczka. Czekajcie, najpierw chyba tak. Zaraz, no. Ja się muszę tu skupić. No, weź już to. I to. Mniej więcej. Okej. Okay. Już idę, no. Weź się, uspokój. Nie wiem, co ty do mnie mówisz, ale okej. Okay. Później tu. Ty wiesz, gdzie to masz zanieść? No. Super. Teraz idziemy do nich. I... Ojej, nie przygotowałam. Co za dziad ze mnie. Mówiłam wam, że ja ich truję. O, szybko. No, chodź tu. Misko niedobra. Dobra, to już wsadza. Zaraz. Co tam? Okej, okay, sprzątnąć. Czemu ja muszę być i kelnerką, i kucharką, i pomywaczką? To jest straszne. Jeszcze zamawiają, patrzcie, jacy głodni. Głodomory same. 13, dobra. Coś tu jeszcze chcą? Sprzątnąć, okej. Okay. Sadzimy tu skarpetkę do garnka i będzie pyszne. Dobra. Nie wiem, czy jeszcze mam robić, czy nie. Zrobię na wszelki wypadek. Tak. Garniusiek drugi. Dobrze, nie chwal mnie, bo ja się zaraz tutaj skoncentruję. Czekają na jedzonko. Dobrze, to już jest zrobione. A no, nie oglądaj się, panie. Już, skończyliście. 3, 2, 1. Okej.
Jej! Nie znudziliście się jeszcze? Mówię do was, moi widzowie, nie do nich. Nie do moich gości. Moi goście mnie nie lubią. Bo się tak owijam z tym jedzeniem. No, super. Już koniec nareszcie. Dobrze, że się zmyli stąd. Dobra, jeszcze trzeci dzień. I sknocimy go. A nie, to był trzeci dzień? A ja myślałam, że... Dobra, nieważne. Mamy nowe danie. Nowe danie. No, nowe danie też mamy. Proszę, zapraszam do stołu. Nowe składniki właśnie. I sknocimy to, zobaczycie. No. Jak się Ramzi na nas wścieknie, to... to wiecie. Dobra, na razie spokojnie. Poczekamy sobie na timer. Zaraz, no wrócę tam. Ja tu pilnuję garów, co tu ma być. Kłótna. Ojeju. Dobra, zrobię tu od razu. Tak. Ej, za dobrze mi idzie. Ja chcę to sknocić, a jak chcę sknocić, to nie mogę tego sknocić. Co to ma być? Znów dobrze zrobiłam. To nie, to jest złe. No zjedliście już. No dziękuję. Kelner, idź do kogoś. Opowiedz mu suchara czy coś. Nie wiem. No nie, 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 nie. Ja tak nie chciałam zrobić. To jest złe. No obżartuchy jakieś, łakomczuchy jedne. Straszne. Dobra. Jedzcie i... I zaraz skończymy. O, dobrze teraz robię, no nie? Teraz na pewno dobrze robię. Patrzcie, a jak wrzucimy to? Nie możemy tego wrzucić do tego garnka. To jest złe. Albo pustą miskę wrzucimy. O, czekajcie. No, no, no. Wyskakuj, ogniu, wyskakuj. No, czekam. I pewnie pominę ten moment. O, jest. Piekielna kuchnia, tak jak ma być. Co wyrzuciłeś moje danie? To miało być dla gości. Ale ty jesteś strętny. Kurcak. Wywal mnie. Ja chcę, żebyś mnie wywalił. O. Się niecierpliwią. O, kelner będzie chodził. Ja co ja wyrabiam? O, super, że się ten... Pokrywka podskakuje. O, słyszycie to? To bicie mojego serca. Mhm, na pewno. No, niech się na mnie wkurzy. Kelner się obija. Wywalił mnie. Co za... Wracamy, ja już nie chcę w niego pracować. Dobra, zmienimy język na polski, chociaż nie wiem po co. Dobra. Myślę, że już skończymy. I tak to jest jakaś totalna porażka. Goście już do mnie nie przyjdą. Nigdy nie przychodźcie do restauracji Piekielnik, bo ona jest naprawdę piekielna. I możecie się tylko tutaj podgrzać na ogniu. Jak to brzmi? Dobra. Nie do zobaczenia, bo nie będzie na pewno następnego odcinka. I tak pewnie umarliście z nudy, więc pa pa.